Dzień dobry, serdecznie witam. To co najbardziej lubicie, czyli omówienie faktur, ciekawych faktur za energię elektryczną. Widz ma duże zużycie energii, oj, bardzo duże zużycie energii, ale dość ciekawy sposób rozliczania energii, gdy przekroczył 1500 kWh gwarantowanej ceny. Ma taryfę G13. W styczniu zużył, w szczycie przedpołudniowym 1500 kWh, szczyt popołudniowy 1700 18 kWh i pozostałe godziny doby, czyli noce, soboty, niedzielę itd. 7803 kWh. Takie ma zużycie energii. I mamy tutaj jego pismo, w jaki sposób tauron rozlicza po przekroczeniu 1500 kWh w 2024 roku. I widz sugeruje, że powinno to wyglądać w ten sposób. Zostało jakby z tego zużycia pobrane wstępnie. 1500 kWh, pozostała reszta to są dokładnie te pozycje 1300 1400 6700 widz mówi mi tak mamy gwarantowaną cenę 69 groszy za kWh energetycznej. Tą gwarantowaną po przekroczeniu 1500 kWh, czyli wtedy, kiedy mamy gwarantowaną cenę sprzed dwóch lat ale w taryfie G13 taryfa nocna, pozostałe godziny doby, to według cennika Tauronu jest tylko 50 groszy za kilowatogodzinę. Jest mniej niż gwarantowana cena, czyli Tauron powinien liczyć w tej cenie 50 groszy, ani 69 groszy. I w sumie po dodaniu tych wszystkich wartości wychodzi mu 5379 zł. Ponieważ cena w cenniku tauronu w szczycie przypołudniowym popołudniowym jest wyższa niż cena maksymalna, więc stosujemy cenę maksymalną z ustawy, czyli 69 groszy. W przypadku zostałych godzin powinna być stosowana cena z cennika tauronu 50 groszy, gdyż jest niższa niż cena maksymalna wynikająca z ustawy. Ale Tauron policzył to w ten sposób. To jest ich pismo z wyjaśnieniem, jak to było liczone. Zobaczcie, te same kilowatogodziny są tutaj, jak i w tym przykładzie u mojego widza. Wszędzie twierdzą, że powinni policzyć 69 groszy ustawowo, nawet wtedy, kiedy jest ta cena niższa niż u nich w cenniku, niż te 69 groszy. I przy takim sposobie policzenia widz by miał zapłacenia 6656 zł. Ale Tauron tak nie policzył. Oni tak nie policzyli policzyli tak, żeby widz zapłacił mniej. A policzyli po stawkach cennikowych cennika. 76 groszy za taryfę dzienną przedpołudniową, złoty 18 groszy za taryfę dzienną popołudniową i według cennika 50 groszy za taryfę za pozostałe godziny dnia. W sumie wyszło 6187 zł Mniej? Mniej. Pytanie, czy mogli Potraktować taryfę w ten sposób, że albo wszystko jest w cenie urzędowej, wszystkie trzy stawki w taryfie G13 lub dwie stawki w taryfie G12, no lub jedna w taryfie G11, czy po prostu tak jak pisze Widz, tam gdzie stawka godzinowa jest wyższa od ustawowej zagwarantowanych 50 groszy, stosujemy stawkę 50 groszową a tam, gdzie cena jest niższa niż ustawowe 69 groszy, stosujemy stawkę z cennika. Tak to wygląda na fakturze, bo oczywiście to było omówienie, a teraz macie przykład czarno na białym. Czyli te wartości, które wam pokazywałem w kilowatogodzinach. Widz ma fotowoltaikę, no ale w miesiącu styczniu ta produkcja była pomijalnie niższa. I tu mamy to rozbicie. Najpierw te trzy pozycje, pierwsze trzy pozycje, dają w sumie 1500 kilowatogodzin i one są z cennika zamrożonego na poziomie roku 2022. I do tego nikt nie ma żadnej wątpliwości, one są jakie są, a potem mamy pozostałe zużycie energii pozostałe w styczniu, ale też luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i tak dalej, czerwiec. Bo lipiec, sierpień to już jest niegwarantowana cena, więc mogą być w ogóle jakieś dziwne ceny, ale pozostałe miesiące, zużycie energii w pozostałych miesiącach będzie według tauronu liczone po tych stawkach, tych które są w cenniku. 76 groszy złoty 18 i 50 groszy tylko dlatego że mój widz bardzo dużo energii zużył w taryfie nocnej prawda, tak nazwijmy ją w tej taryfie nocnej. To sumarycznie wyszła mu opłata niższa niż gdyby zastosowano wszędzie stawkę 68 groszy tą gwarantowaną ale tylko dlatego ponieważ miał bardzo duże zużycie ale z drugiej strony po to jest taryfa G13, żeby właśnie mieć bardzo duże zużycie w pozostałych godzinach doby, kiedy ta energia i przesuł tej energii jest bardzo niski. Ale każdy liczy, że tutaj będą ceny zamrożone i nie przeskoczą tej kwoty 69 groszy, tak jak na tym przypadku. Pokażę wam oczywiście pozostałe pozycje z faktury. One są mniej ciekawe. Opłaty stałe. Tu mamy stawki jakościowe. Stawki zmienne sieciowe, czyli za przesył energii. No to macie 13 groszy, 24 grosze, 2 grosze w taryfie nocnej. Bardzo dobra stawka. Po przekroczeniu według cennika już są troszkę większe: 19, 34 grosze i 3 grosze ta stawka nocna. 34 grosze plus, tu mamy patcie, 34 grosze popołudniowa stawka plus. Złoty 18 to jest 1,5 zł za kilowatogodzinę w najdroższym momencie dnia. Potem mamy opłaty OZE 0, kogeneracyjna, pomijalnie niska w przypadku domu. Opłaty abonamentowe rzędu 19 groszy, 4 zł, też nie takie duże. W sumie do zapłacenia: 8318 zł. Jak wymyślicie ten sposób liczenia jest prawidłowy? Tak powinno być liczone czy mimo wszystko Tauron powinien tak policzyć? Stałe stawki bez względu na porę dnia i nocy. Tak jest liczone u mnie w pracy, w mojej taryfie B 23 mam stałą stawkę ustawową w każdej taryfie, w każdej z trzech pór dnia. Czy jednak to liczenie jest lepsze, ponieważ wyszła niższa cena niż wyszła w tym miejscu? Napiszcie, proszę. Może Wy macie przykłady, może znacie inne rozwiązania. Temat jest ciekawy i myślę, że no, ten, ten człowiek w styczniu przekroczył 1500 kWh, ale wielu z Was przekroczy pewnie w lutym. Jeżeli ogrzewacie domy prądem, to te 1500 kWh bardzo łatwo i szybko jest przekroczyć w ciągu dwóch miesięcy. Czekam na Wasze komentarze.